Piąta rano, miasteczko Moron. Chcesz kitkę, tak? Idzie do ciebie. Mam czerwony nos. Zimno. Jak zimno? To mamy wszystkie ciuchy na sobie. Jak wygląda typowa ulica w mongolskim mieście? I częsty widok. To jest jakaś zdechła koza. Tutaj jest jeszcze czaszka. Nie wiem, też chyba kozy. To jest kawałek nogi. Patrz, patrz. Patrzę, patrz. Aśka koziara. Patrz jak skika, patrz, patrz. Kozy, jama, jama. Jama, hej. Tu mamy pierwszego stopa. Na 100 km. O, pokazują dziecko. Teraz z całą rodzinką się zapoznajemy przez telefon. Dzina, mogę coś teraz tak działać jak czuno. Środek niczego. To jest wioska Burungtart. Burungkhan jest dalej. Powtórzyć po nich nazwę miejscowości to jest wyzwanie. Latają tutaj takie brzdąki i chowają się w ziemi, jak się do nich podchodzi. Jest. Tak właśnie wygląda jeżdżenie po stepie. Jeździ się po trawie, bo droga jest gorsza niż step. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Polsza! Polsza. Ruski, gdzieś. Kuda jest? Kuda jedu? Paję łódki jaką. Piszką, da? Jak budzie? Właśnie nie to, da. A z tobą. Paję łódki. A z widzenia. Do widzenia. Zatrzymaliśmy się w sklepie na trasie. Taki sklep pośrodku niczego. W otoczeniu gór. Czy udało się? Jurta, kozy, sabaka, tam dalej jaki. A to są właśnie jaki, czyli włochata krowa mongolska. Pan nas zaprosił na czaj. Żal nie skorzystać jak taki mróz. Tu jest śniadanko. Serki z chlebkiem. Tu jest borcok, tu jest langman, tu jest tar. Ta herbata jest inna niż zwykle. To jest bardziej taka ziołowa i nie jest z mlekiem, tylko z masłem. Tutaj w centralnym punkcie stoi koza. Mały umył sobie zęby, tutaj w toaletce. Obok jest telewizor. Dookoła trzy łóżka. No i tak się żyje w wakacje w Mongolii. Gurum. Taki słodki almeta.
Porządny świadomek. Asling. 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 Top top top. Top top top. Umiesz szukać, nie? A portować chyba też. I rzucę. O, słodziak. Każdy przy swojej jurcie ma takiego nohoja, czyli psa. I on strzeże tutaj tego stada i jurty. I jak tylko się człowiek zbliża do namiotu, to szczeka. Zazwyczaj nie są niebezpieczne, no ale jak się podejdzie za blisko, to trzeba jednak uważać. Teraz jest niewinny. Śmieszne w takim stepie przy jurcie. To. Wszędzie są kupy kozie. Ale to w ilościach takich naprawdę. Rozbicie się namiotem przy takiej jurcie jest wyzwaniem. Tu jest tyle kup, że już się naprawdę nie da chodzić i ich omijać. Po prostu chodzi się po kupach. Ale ładne jaczki. Tak wyglądają jak trochę owieczki. Ma kurtkę. Motocyklową. No. Raśka, zaklinasz deszczu. Chłopaki będą latać Biedronem. Hemro. Hemlin. Jak Dawid jest rukzak i ger, i siebie, stoi. Nie lecę. To co? Lecisz? Lecę. Wiesz, 200 metrów tylko. 200 metrów.